A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, mówi nam dziś ewangelista Jan. Drodzy, bardzo rzadko oglądam telewizję, ale ostatnio natknąłem się zupełnie przypadkowo na jakiś dokumentalny program na temat ludzi, którzy wierzą, że osiągną nieśmiertelność tu na ziemi. I to w przeciągu kilku najbliższych lat. Ich zdaniem medycyna poczyni takie postępy, że będą mogli żyć lat 150, a potem w nieskończoność. Jedną z wiodących postaci takiej konferencji, która na ten temat się odbywała, w ogóle całego projektu, jest pewna 82-letnia kobieta, która, wybaczcie, że to powiem, ale wyglądała trochę tak, jakby właśnie wyszła z krypty i otrzepała się lekko z ziemi, której postawiono pytanie, jak będzie wyglądał świat, jaki on będzie, kiedy będą w nim żyli ludzie nieśmiertelni. I ta pani wypowiedziała złowieszcze słowa. Otóż powiedziała z uśmiechem, że ten świat będzie piękny, będzie cudowny, bo ludzie wreszcie zrozumieją, że są ciekawsze rzeczy od płodzenia dzieci. Drodzy, ciemność sama z siebie się nie rozszerza. Ciemność wchodzi tam, gdzie nie ma światła, gdzie wycofuje się światło. Jeżeli chcemy pokonać ciemność, to musimy włączyć światło, żeby ono ją rozproszyło. To zmaganie ciemności ze światłem, ono się dokonuje jakby w perspektywie duchowej. Słudzy ciemności dzisiaj to nie są ludzie tacy jak Gerazeńczyk, znany nam z kart Ewangelii, który tłukł się w grobach i budził powszechny postrach. Słudzy ciemności dzisiaj to uśmiechnięci ludzie w garniturach. Słudzy ciemności to posiadacze tytułów naukowych. Słudzy ciemności to ludzie, którzy wkładają ogromny wysiłek, żeby wypchnąć światło ze wszelkich możliwych przestrzeni tego świata. Nasz Bóg zaprasza nas do walki. Ta wizja tych potężnych ludzi, którzy dysponują potężnymi środkami, ale mają się nijak do wszechmocy Boga, ona w żaden sposób nie powinna nas ani napełniać lękiem, ani prowadzić nas do takiego konfrontacyjnego gniewu. My jesteśmy przez Boga posłańcami światła ustanowieni. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, a światła nie zapala się po to, żeby je postawić pod korcem. Wy macie rozświetlać ciemności. Ta walka kosztuje. Każdy, kto jej spróbował, przekona się o tym bardzo szybko. Człowiekowi, który długo tkwi w ciemności, niełatwo jest wytłumaczyć, czego się sam pozbawia, ale można mu spróbować pokazać. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, mówi Pan, aby widzieli wasze dobre uczynki. A no właśnie, a kiedy już zaczniemy, to czego możemy spodziewać się w zamian? Tego, że nas oplują? Porozmawiajcie z ludźmi, którzy modlą się pod klinikami aborcyjnymi. Tego, że nami wzgardzą i wyleją na nas morze hejtu? Poczytajcie komentarze pod jakimkolwiek artykułem poświęconym wierze i religii na wiodących artykułach, na wiodących portalach prasowych. To wszystko się dzieje. To jest prawdziwa walka duchowa, która kosztuje. Świętego Franciszka, kiedy był już rzeczywiście bardzo znany i jechał kiedyś na jakimś ośle do pewnego miejsca, spotkał jakiś bardzo ubogi, prosty człowiek, wieśniak, który postawił mu pytanie, czy ty jesteś tym Franciszkiem, o którym ludzie mówią, że jest świętym? Franciszek był człowiekiem pokornym, prawdomównym, powiedział, tak, to chyba ja. Na co ów człowiek popatrzył na niego i powiedział, to bądź taki, jak o tobie mówią, bo wielu ludzi ci ufa. Na co Franciszek zsiadł z tego osła i ucałował w stopę tego biedaka za to, że raczył go napomnieć. Drodzy, bądźmy źródłami światła w świecie. Róbmy swoje, po prostu. Róbmy swoje. Dostaniemy po nosie. Nie raz, ale niejedną ciemność w tym świecie jesteśmy w stanie rozjaśnić. Oby wsparł nas wszystkich w tym dziele wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, który niech wam błogosławi. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.